Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji i szeregu organizacji społecznych działających w Polsce w obronie praw obywatelskich. Proszę Państwa, mamy w tej chwili w polskiej polityce zagranicznej, w polityce międzynarodowej dwa kluczowe traktaty, które są w obszarze negocjacji i które dotyczą przekazania do organizacji międzynarodowych kolejnych polskich kompetencji, kolejnych atrybutów polskiej suwerenności. Jeden z tych traktatów to jest traktat nowelizujący traktaty unijne, który ma zlikwidować prawo weta dla państw członkowskich i o których mówiliśmy szerzej na konferencji prasowej Konfederacji 2 godziny temu. Drugi traktat, który chcielibyśmy poruszyć tutaj, to jest traktat pandemiczny WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. Jest to traktat, o którym jest bardzo cicho w polskich mediach głównego nurtu, a powodem, dla którego jest tak cicho, jest prawdopodobnie właśnie to, że organizacjom międzynarodowym, WHO, Unii Europejskiej, zależy na cichym przepchnięciu tego traktatu i przekazaniu kolejnych kompetencji państwa polskiego na poziom organizacji międzynarodowej, tym razem nawet nie Unii Europejskiej, tylko Światowej Organizacji Zdrowia, organizacji, która już w trakcie pandemii COVID-19 skompromitowała się całkowicie swoimi sprzecznymi zaleceniami, niekonsekwentnymi działaniami i najwyraźniej w nagrodę za tę kompromitację ma zostać teraz obdarowana kolejnymi daleko idącymi kompetencjami, dającymi tej organizacji de facto dyktat prawo mówienia państwom członkowskim bezpośredniego wprowadzania rozmaitych, sprzecznych z prawami konstytucyjnymi, prawami obywatelskimi, regulacji, narzucaniu ich wszystkim państwom, które ten traktat podpiszą. Szanowni Państwo, chcielibyśmy przypomnieć tutaj wszystkim politykom działającym w obszarze polityki zagranicznej, działającym w polskim Sejmie, niezależnie od ich przynależności partyjnej, niezależnie, którzy z tych polityków będą tworzyć przyszły polski rząd. Polska nie ma obowiązku podpisywać każdego traktatu, który zostanie przez jakąś organizację międzynarodową, jakichkolwiek lobbystów, podsunięty polskiemu Sejmowi, polskiemu prezydentowi do podpisania. Obowiązkiem polskich polityków, polskich parlamentarzystów jest obrona polskiej suwerenności, obrona polskiego prawa do załatwiania polskich spraw przez polskich urzędników, polskich rządzących. To nie jest tak, że ludzie siedzący w Światowej Organizacji Zdrowia mają większe kompetencje i większe prawo do decydowania o tym, w jaki sposób ma być prowadzona walka z epidemiami, w jaki sposób ma być prowadzona polska polityka zdrowotna w naszym kraju. Dziś zebraliśmy tutaj przedstawicieli całego szeregu organizacji społecznych, które zajmują się wywieraniem presji w ostatnich miesiącach na polskich rządzących, polskich polityków, żeby zachowali w sprawie traktatu pandemicznego asertywną postawę, żeby walczyli o to, żeby traktatu albo w ogóle nie podpisywać, albo do minimum ograniczyć jego negatywny wpływ na zarządzanie polską polityką zdrowotną i na polską sferę wolności obywatelskich. My się przyłączamy do tej walki i jako Konfederacja apelujemy do wszystkich polskich polityków. Odrzućcie dyktatorski, szkodliwy, sprzeczny z polskim interesem narodowym traktat pandemiczny. Proszę o zabranie głosu posła Włodzimierza Skalika, wiceprzewodniczącego klubu Konfederacji. Szanowni Państwo, tak, to prawda, zdumiewająca cisza, zdumiewająca zmowa milczenia zarówno ośrodków politycznych, jak i mediów. Dlatego w tym miejscu zwracamy się do Was, drodzy Państwo, dziennikarze. Bardzo proszę zainteresować się tym wyjątkowym procesem, który biegnie już od około 2 lat. Ja wraz z profesorem Ryszardem Zajączkowskim i doktorem Marcinem Sowińskim wziąłem udział w maju 2022 roku w wyjeździe do Genewy, gdy odbywało się wówczas zgromadzenie WHO. Oczywiście nie uczestniczyliśmy w tym zgromadzeniu, natomiast to był motyw do tego, by w Genewie odbyło się spotkanie wielu przedstawicieli z różnych krajów, prawników, lekarzy, ekspertów, by analizować te projekty, które szykuje nam WHO. Drodzy Państwo, drodzy dziennikarze, pragnę zwrócić uwagę, że mówimy o zmianach przepisów, które dotkną każdego mieszkańca spośród 194 państw będących członkami WHO. I obok
traktatu pandemicznego, antypandemicznego, tak jakby go nie nazwać, który będzie przedmiotem ratyfikacji w polskim Sejmie, równolegle, co na to warto zwrócić uwagę, trwają prace nad zmianą przepisów światowych, przepisów zdrowotnych IHR 2005. I te przepisy będą, te zmiany tych przepisów będą wprowadzane w tym samym czasie, co będzie akceptowany traktat pandemiczny, czyli w maju 2024 roku. Zostało nam zaledwie kilka miesięcy i, drodzy Państwo, Polska będzie miała szansę, polskie władze, polski Sejm będzie miał szansę odrzucić ten niezwykle niebezpieczny projekt, jeżeli chodzi o traktat pandemiczny. Natomiast niestety bardzo groźne przepisy, światowe przepisy zdrowotne IHR 2005 będą wdrażane w życie wyłącznie decyzją zgromadzenia WHO właśnie w maju przyszłego roku. I otóż, drodzy Państwo, jest ogromne globalne poruszenie, również w Polsce. Te liczne środowiska tutaj zgromadzone to przedstawiciele części z tych środowisk, które aktywnie włączyły się i, drodzy Państwo, być może okaże się, że jedyną radą na uniknięcie wprowadzenia tych szkodliwych projektów dotyczących przepisów IHR 2005 będzie wyjście z WHO. Będzie wyjście z WHO z tej zbrodniczej, o mafijnym charakterze organizacji. Mafijnym, ponieważ na dobrą sprawę możemy tutaj argumentować, jest to agenda, to jest przedstawicielstwo koncernów farmaceutycznych, medycznych, które oddziałują na rządy 194 państw, by realizować swoje biznesowe interesy. Polecam Państwa uwadze stronę stopwho.pl. stopwho.pl. Ja tutaj mam wynotowanych cały szereg argumentów za tym, jak bardzo zła jest to organizacja. Polecam uwadze również stronę norymberga2.pl, która od dwóch ponad lat zbiera dokumenty również odnoszące się do WHO i projekt ten będziemy nadal prowadzić po to, by śledzić, gromadzić niezwykle ważne dokumenty, które będą służyły alarmowaniu opinii publicznych, wywieraniu presji, bo, drodzy Państwo, presja ma sens. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Grażyna Lubszczyk, Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności. Szanowni Państwo, nasze stowarzyszenie, jak wiele innych organizacji, sprzeciwia się planom zmian w przepisach zdrowotnych i ten sprzeciw wyraziliśmy na piśmie, które podpisało 50 organizacji i które zostało wysłane do decydentów naszego kraju. W tym piśmie wnosimy o zablokowanie trwających negocjacji z WHO i odrzucenie przez Polskę wszelkich poprawek do IHR 2005. Wnosimy przede wszystkim o poszanowanie praw człowieka i godności człowieka, ponieważ Ministerstwo Zdrowia zgodziło się na propozycję zmian, a mianowicie na usunięcie tej klauzuli, która dotyczy właśnie praw człowieka. Wykreślono zapis o brzmieniu z pełnym poszanowaniem godności praw człowieka i podstawowych praw wolności osób, a tutaj jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zapewnia nas w piśmie, że poprawki nie stanowią zagrożenia dla podstawowych praw i wolności oraz suwerenności państw członkowskich. Widzimy tutaj jawną sprzeczność w przekazie. Ministerstwo Zdrowia również nie udzieliło nam analizy dotyczącej zgodności proponowanych poprawek z Konstytucją i nie dysponuje tłumaczeniami na język polski proponowanych zmian. Kolejna niepokojąca zmiana w przepisach daje WHO możliwość cenzurowania tego, co uzna za dezinformację. Ostatnie lata udowodniły, że różne autorytety myliły się w swoich przekazach i to na masową skalę i nikt nie poniósł odpowiedzialności za wprowadzanie ludzi w błąd.
społeczeństwa były okłamywane i poddawane totalnej propagandzie. Manipulując faktami i zarządzając strachem, wpływano na decyzje ludzi, które często miały tragiczne skutki. I wielu z nas nauczycieli, jak również naszych uczniów, doświadczyło w tym czasie dyskryminacji i ostracyzmu. I to nie może się powtórzyć. Powtórzę tylko za wielkim humanistą Januszem Korczakiem. Wszystko, co osiągnięto tresurą, naciskiem, przemocą, jest nietrwałe, niepewne i zawodne. Dziękuję. Dzień dobry, Anna Kurkowska. Reprezentuję Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Ponieważ mam mało czasu, pozwolę sobie odczytać. WHO zburzyła światowy pokój. Ta zakłamana i skorumpowana instytucja zniewoliła i zdemoralizowała służbę zdrowia na całym świecie, tym samym uzyskując przyzwolenie na realizację bezsensownej i zabójczej polityki zdrowotnej w czasie pandemii. WHO nadal realizuje cele globalistyczne i dąży do kontroli rządów krajów członkowskich z pominięciem ich konstytucji, a w efekcie kontroli i narzucania procedur każdemu człowiekowi. Jesteśmy w trakcie wdrażania traktatu antypandemicznego. Traktat ten to nieograniczona możliwość narzucania wytycznych działań w razie kolejnej, planowanej już pandemii, surowszych lockdownów, noszenia masek, szczepień, które mogą zmienić genom ludzki. Już wdrożyli pierwszy etap tak zwanej globalnej cyfrowej certyfikacji zdrowia, w tym międzynarodowy certyfikat szczepień. Efekt dotychczasowych zaleceń, ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, destrukcyjny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci, nastolatków i dorosłych. Onkolodzy mówią o turborakach, białaczki, raki mózgu, płuc, piersi, jelit. Polski rząd i Ministerstwo Zdrowia bez zastrzeżeń aprobowali to ludobójstwo. Tymczasem powstała Europejska Inicjatywa Obywatelska przeciwko WHO w Parlamencie Europejskim, ale Polacy nie są o tym informowani. We wrześniu 2023 roku odbyło się spotkanie ONZ i WHO w Nowym Jorku jako kontynuacja prac nad traktatem antypandemicznym. 17 września 11 krajów złożyło pisemny protest wobec jego wprowadzenia. Dlaczego nie było wśród nich Polski? Oczekujemy, że obecny rząd będzie konsultował szeroko swoje działania związane z tym traktatem, także z niezależnymi naukowcami i lekarzami, oraz będzie informował społeczeństwo o wszelkich zagrożeniach z tym związanych. Dzisiaj jesteśmy tutaj razem, bo nie chcemy kreowanego przez globalistów i WHO świata dla nas i dla naszych dzieci. Zapraszam Państwa serdecznie na naszą stronę Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Mamy tam oddzielną, specjalną zakładkę poświęconą WHO. Drodzy rodacy, czytajcie, oglądajcie, słuchajcie. Bądźcie czujni i bądźcie świadomi. Dziękuję. Magdalena Trojanowska, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci. Powiem to, czego nie powiedzieli moi przedmówcy, a mianowicie to, że oprócz tego, że traktat pandemiczny będzie negocjowany, będzie przegłosowywany w maju, do 1 grudnia tylko Polska może zgłosić zastrzeżenia do międzynarodowych przepisów zdrowotnych. Kwestie, które w tej chwili są zmieniane w międzynarodowych przepisach zdrowotnych, to są te same kwestie, które zostały zawarte w traktacie WHO. To jest między innymi władza jednego człowieka, decyzyjna władza nad, można powiedzieć, światem, który może jedną decyzją wprowadzić pandemię lub ją odwołać. Dziwi tutaj ten tryb właśnie wprowadzania tych samych zmian w przepisy międzynarodowe, ponieważ traktat jest, potrzebuje ratyfikacji, przepisy takiej ratyfikacji nie będą potrzebowały.
wzywam rząd Polski do tego, żeby do 1 grudnia po prostu odrzucił zmiany w tych przepisach międzynarodowych, ponieważ skutki zaakceptowania tych zmian będą identyczne jak ratyfikowania traktatu. Chcę jeszcze powiedzieć, że jako Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci pragniemy zwrócić uwagę, że do naszego systemu zdrowotnego zaimplementowano ostatnio międzynarodową klasyfikację medyczną ICD-11 opracowaną przez WHO i w tej kadencji rządu przyjęto wraz z nią pojęcia płci przypisywanej oraz odczuwalnej. Artykuły procedowanych poprawek w międzynarodowych przepisach zdrowotnych bynajmniej nie dotyczą przekazania kompetencji w kwestii wyłącznie pandemicznych pod zarząd WHO, ale także szerokiego spektrum kwestii dotyczących naszych dzieci, czyli nie tylko przymus ich szczepień eksperymentalnymi, niewymagającymi zatwierdzenia preparatami, o czym jednoosobowo będzie decydował człowiek, któremu przedstawiono zarzuty zbrodni na ludzkości, ale to także każdego rodzaju problemy zdrowotne, bazy danych, kontaktów, relacji rodzinnych, prawa seksualne, edukacja seksualna, nadzór nad dostosowaniem społecznym dziecka od urodzenia, jego rozwojem psychicznym i fizycznym, z całym ideologicznym zapleczem, jakie WHO zaprezentowało w ostatnich latach w standardach edukacji seksualnej UNESCO i WHO. To również przyznane sobie bezwarunkowo kompetencje przebudowy naszego systemu edukacji, kompetencje, które popiera polski rząd, co udowodnił choćby zawierając umowę z UNESCO tego roku w wakacje. To skandaliczne, bezprecedensowe zachowania władz, całkowicie nie liczących się z Polakami. Władz przekazujących kompetencje do Unii Europejskiej, aby ta negocjowała w naszym imieniu międzynarodowe poprawki zdrowotne. Deklaracje na stronie Ministerstwa Zdrowia nie budzą wątpliwości. Priorytet działań tego ustępującego rządu to zdrowie cyfrowe. Z artykułu 3 w projekcie zmian przepisów wykreśla się poszanowanie godności praw człowieka i podstawowe wolności człowieka. To doskonale oddaje charakter działalności instytucji, jaką stało się aktualnie ONZ wraz z WHO i wspierającym te instytucje działalnością naszego rządu. Totalitaryzm, czy to dobre określenie na zamach na naszą wolność, godność oraz nasze prawa fundamentalne? Domagamy się natychmiastowego wycofania poparcia Polski dla wszelkich poprawek w międzynarodowych przepisach zdrowotnych, tak jak to zrobiło 11 państw. Witam serdecznie, Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina. Fundacja Życie i Rodzina od początku protestuje przeciwko pewnej operacji politycznej, którą określono mianem pandemii. Stoimy na stanowisku, że nie było żadnej pandemii COVID, były po prostu konkretne decyzje polityczne, które służyły określonym celom. I politycy, którzy napotkali w Polsce opór obywatelski względem decyzji, które podejmowali, względem terroru, który zaprowadzali wobec obywateli, chętnie przekazaliby teraz swoje kompetencje do organizacji międzynarodowej, żeby nie byli adresatami pretensji ze strony obywateli. Tak mniej więcej wygląda ten mechanizm. Dlatego ochoczo negocjują z WHO i dlatego chcą część kompetencji, które powinno mieć państwo narodowe, przekazać do instytucji ponadnarodowej. Jestem tu po to, żeby powiedzieć, że opinia publiczna pro-life żąda debaty. Żąda debaty na temat tego, co się dzieje, co jest negocjowane, jaki jest stan tych negocjacji. Żąda nagłośnienia tego tematu. Żąda informacji na temat tego, czym realnie grozi podpisanie jakiegokolwiek traktatu z Światową Organizacją Zdrowia. Przypomnę, że Światowa Organizacja Zdrowia jest instytucją niewybieraną przez nikogo, bez żadnego mandatu demokratycznego. Jest instytucją, która wielokrotnie mówi o prawie do aborcji, czy tak zwanych prawach seksualnych, prawach reprodukcyjnych. Jest to tak naprawdę nowomowa, która ma doprowadzić do tego, że będzie się zabijało jak najwięcej dzieci w stadium prenatalnym. W czerwcu 2022 roku WHO wydało wytyczne do tak zwanej bezpiecznej aborcji. Szanowni Państwo, nie ma bezpiecznej aborcji. Każda aborcja kończy się śmiercią co najmniej jednej osoby, czyli poczętego dziecka, nierzadko kończy się też śmiercią matki, ponieważ jest to zabieg, który niesie ze sobą ogromne ryzyko dla kobiety. I jako obrońcy życia, jako obrońcy rodziny, żądamy debaty, co się dzieje,
dlaczego to wszystko tak wygląda. Zdjęcia, które wrzuca sobie minister zdrowia do swoich mediów społecznościowych ze spotkania z wysokimi władzami WHO nie wystarczają, bo tu nie chodzi o pewne PR-owe zagrywki, o pokazanie, że toczą się jakieś rozmowy z polskimi urzędnikami, o pochwalenie się, że ktoś przyjął na salonach w Nowym Jorku. Chcemy informacji, co zostało ustalone oficjalnie, jakie są rozmowy nieoficjalnie i czym to wszystko będzie skutkowało. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Mariusz Błochowiak. Ja jestem prezesem Fundacji Ordo Medicus, która jest zrzeszeniem lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności, prawdy i niezależnej nauki. Zdecydowanie uważamy, że Polska powinna nie tylko odrzucić te poprawki, ale też wystąpić z WHO, dlatego że jest to instytucja bardzo skorumpowana. W 2003 roku WHO zdefiniowało termin pandemia i wówczas ten termin oznaczał, że jest to rozprzestrzenianie się jakiegoś wirusa, jakiegoś patogenu, który powoduje nadmierną, ponadnormatywną, ogromną liczbę ciężkich zachorowań i zgonów. W 2009 roku ta definicja uległa zmianie i wykreślono właśnie te dwie kwestie, czyli że jest to rozprzestrzenianie się jakiegoś patogenu nowego, który już nie musi powodować nadmiernej, ponadnormatywnej liczby zgonów i ciężkich zachorowań. I dlaczego zmieniono tą definicję? Zmieniono ją pod wpływem skorumpowanych współpracowników, bo firmy farmaceutyczne zawarły tajne umowy z rządami niektórych państw, że jeśli WHO ogłosi pandemię, to wówczas wchodzą w życie przepisy, które zobowiązują państwa, które podpisały te umowy, że muszą zakupić szczepionki wyprodukowane przez te firmy farmaceutyczne. I tak też się stało. Wówczas WHO ogłosiło tak zwaną pandemię świńskiej grypy. Zaszczepiono wiele dzieci i młodzieży nieprzebadanymi szczepionkami, które były zupełnie bezużyteczne, niepotrzebne. I wielu dzieci, ponad 1300 przypadków trafiło do europejskiej bazy odczynów poszczepiennych. Te dzieci zachorowały na nieuleczalną chorobę narkolepsję. I co się później okazało? Teraz jest to już faktem historycznym, że świńska grypa była jedną z najłagodniejszych fal grypy w historii. Dla zainteresowanych o wskaźniku śmiertelności 0,02%, czyli to jest bardzo, bardzo niski wskaźnik, który niczym się nie różni od sezonowej grypy. I to jest niejako dowodem na to, że WHO już wtedy było bardzo skorumpowane. To, co się stało w 2020 roku, było powieleniem tego, tylko na dużo większą skalę. I utrzymujemy, po tym jak już nauka zebrała bardzo, bardzo dużo dowodów, że ta pandemia była też fikcją, tak jak to było z pandemią świńskiej grypy. To znaczy zmieniono definicję po to, żeby pasowała właśnie do sezonowych zachorowań, które mamy co roku. Także proszę Państwa, należy wystąpić z WHO, bo to jest skorumpowana instytucja, która w 75% około jest finansowana z prywatnych środków. Dziękuję bardzo. Płacze Grzegorz, poseł elekt. Przyszło mi dzisiaj zamykać pewną klamrą dzisiejszą konferencję. Kiedy po II wojnie światowej powstawała organizacja WHO, była ona organizacją, która miała się zajmować zdrowiem i życiem również Polaków. Nikt nie przypuszczał, że pół wieku później na czele WHO stanie tak skompromitowana osoba, która kilka lat wcześniej była ministrem zdrowia w reżimowej Etiopii. Fundacja WHO to organizacja, która jest w 80% finansowana nie przez państwa, ale przez różne organizacje, przez fundacje, przez ONZ, ale również przez fundację taką jak fundacja pana Billa Gatesa oraz również przez Komisję Europejską. Przez tą komisję, która w ostatnich latach pokazała, w jaki sposób reprezentowała nasze interesy, zamawiając miliardy dawek szczepionek. W 2016 roku WHO zupełnie zmieniła formułę działania. Do tego czasu, do 2016 roku, w zespołach roboczych mogły zasiadać tylko i wyłącznie
fundacje i organizacje non-profit. Wszystko zmieniło się w ostatnich latach, kiedy WHO zezwoliło, aby to korporacje, czyli firmy farmaceutyczne, mogły zasiadać w roboczych grupach oraz w zespołach, co zupełnie zmieniło funkcjonowanie WHO. Czas przypomnieć i może uzupełnić informacje o świńskiej grypie, że w 2005 roku byliśmy straszeni tym, że ponad 7 milionów osób umrze na ptasią grypę, stąd cała akcja związana z zakupem szczepionek. Okazało się po latach, że na świńską grypę tak naprawdę umarło niecałe 500 osób. Dlatego jako Konfederacja zdecydowaliśmy się, że jak tylko zaślubię się w poniedziałek jako poseł i złożę przysięgę, powołam zespół, do którego serdecznie zapraszam już teraz wszystkich ekspertów, wszystkie fundacje, wszystkie stowarzyszenia, abyśmy wspólnie mogli po pierwsze sprawdzić zagrożenia, które wynikają z faktu bycia członkiem WHO oraz wypracowania wspólnego stanowiska, które chcielibyśmy potem przedstawić zarówno Polakom, jak i innym partiom politycznym. Czy są jakieś pytania? Bardzo dziękujemy, życzymy miłego dnia.